Tuajtra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnika do gry Anno. Dzisiaj zajmiemy się rozbudową kolejnej wyspy w Starym Świecie po to, aby móc na niej produkować płaszcze futrzane. Dobra, medycyna 30% bierzemy. 30% bierzemy. Odkryto nagrodę. I teraz tak, jak akceptujemy, macie dwie możliwości. Albo tą nagrodę bierzecie, na przykład wyrzucając chleb, tak? Albo jej nie bierzecie. I wtedy wyrzucacie tą szynkarkę, tak? Załóżmy, że bo wolę ją od chleba, więc wtedy potwierdzam i chleb ląduje za burtą. Okej, no to w takim razie będziemy rozbudowali tą wyspę i obawiam się, że równolegle będziemy musieli rozbudowywać wyspę w Nowym Świecie, która nam będzie potrzebna do produkcji rumu. Teraz tak patrzę, gdzie tu mam najwięcej miejsca, żeby mieszkańców. Tutaj bym może zrobiła część produkcyjną, a tu po drugiej stronie. A tu po drugiej stronie bym zajęła się rozbudową części mieszkalnej. A tu się zajmiemy część przemysłową sobie tu zrobimy. Dobra, potrzebujemy tartaki. Dobra. Postawmy też remizę strażacką. Ok. I teraz mogę już dalej rozbudowywać domki mieszkalne. I zrobimy ten sam manewr, jaki robiliśmy ostatnio. Mianowicie wezmę sobie deseczki stąd. I przewiozę je na wyspę, którą właśnie rozwijam, żeby można było to zrobić szybciej. Z drugiej strony już ustawię szlak czarterowy na przewóz tkaniny bawełnianej. Tkanina bawełniana jest w Nowym Świecie z tej wyspy do Starego Świata, na tą wyspę, którą teraz rozbudowuję, w ilości 80 sztuk. Widzimy, że piraci mi zniszczyli statek. Póki mam piratów, nie będę budować nowego, żeby go zastąpić. Ok, więc mamy czarter, więc już mi będą tą bawełnę tutaj sprowadzać. Teraz tak, w międzyczasie zajmijmy się kolejnym zadaniem. Eskortowanie. Dobra. Zanim tam się wszystko rozwinie, to potrzebujemy tutaj rumu. Rumu tutaj nie mamy, więc musimy zaczynać rozwijać drugą wyspę, na przykład tą, żeby na niej produkować rum. Rum w Starym Świecie również jest potrzebny. Więc zaczniemy. 4, 5. Więc będę rozwijała równolegle dwie wyspy, zarówno w Nowym Świecie, jak i Starym. Okej.
potrzebujemy, tak, na pewno potrzebujemy rynku. I potrzebujemy remizy strażackiej. Zobaczmy, co się dzieje. Garść dublonów. No, mamy polowanie 10%. Może niedużo, ale lepsze to niż nic. Weźmy ziemosło 30. Uff, udało nam się bezpiecznie przejść. No, próbujmy z Jak widać, nie udało się naszym marynarzom polowanie. Ale mieszkańcy zgodzili się nam pomóc. Weźmy kolejne raz polowanie. Okej, udało nam się. Widzicie, że morale troszeczkę poszło w górę. Więc wyszliśmy z tego obronną ręką. Dobra, i teraz tak. Pierwsze, co musimy zadbać, to o deski. Okej, tutaj mamy pola naftowe, więc pamiętajmy, żeby ich nie zabudować całkowicie. Dobra. Te pola naftowe będą musiały... Tutaj będzie musiał być port naftowy w takim razie później. Okej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś te deseczki na obrzeżach mieć. Tutaj już sobie widzicie, planujemy część taką przemysłową, niedużą. Dobra. I zabieramy się za... produkcję pieczonych bananów. Dobra, i tutaj zajmiemy się sadzeniem bananów. Dobra. You will bring a pocket knife, won't you? Okej. Okay. Przyspieszmy trochę czas, bo inaczej to ja tu tych desek nie zobaczę przez bardzo długo. Fajne jest to, że nawet jeśli budynek jest w fazie projektowania, to możecie już stawiać pola do niego. Dobra, musimy poczekać, aż uzbierają nam się deski. Dobra, w dalszym ciągu potrzebuję kasy. Ok, i teraz wracamy do tej wyspy. Na tej wyspie powinny mi się już pojawić deski, więc już powinno móc zbudować domki. Dobra, i teraz musimy się zabrać za rybki. Tak, to jest może dosyć blisko domków mieszkalnych, ale to nie szkodzi. Dobra. Następne na liście są ubrania, więc potrzebujemy wełnę. Dobra, zróbmy sobie tutaj przedziałkę.
I teraz potrzebujemy. Dobra, widzimy, że brakuje nam mieszkańców. Eskortowanie się udało. Powoli pracujemy nad zniszczeniem piratów. Dobra, weźmy zadanie od Liliego w takim razie. No. Dobra. Okej, tu się powinny już ubrania zaraz produkować. Więc powinniśmy się też zająć od razu ziemniakami. A, zapomniałam, że tu nie mam żyzności. Dobra, zobaczmy, ile alkoholu mamy tutaj. Czy możemy... Tu mamy dużo, ok. Więc planujemy szlak czarterowy. Będziemy przewozić alkohol stąd dotąd. Na razie spróbujmy 10. Zobaczymy. Ok, więc alkohol będzie się pojawiał za chwilkę. Powinniśmy móc za chwilę awansować mieszkańców. Dobra, widzimy, że nie mam tutaj desek, więc muszę poczekać. A, przywiozłam sobie deski. Dobra. I możemy pierwszą grupę awansować wyżej. Jednocześnie planujemy następną. Dobra, bierzemy kolejne deski. I teraz tak. Teraz potrzebujemy wyrobisko gliny i ceglarnię. Oczywiście nie będziemy czekać, aż nam się cegły wyprodukują, bo to długo zajmie. Dużo korzystniej nam jest popłynąć i cegiełki zabrać. Te cegły będą się tu produkować, oczywiście, że będą, ale no trochę to czasu zajmie, zanim one się pojawią. Więc w międzyczasie możemy się zająć na przykład kiełbaskami. Greetings, fellow wizard. Pray, have you news? I was fairly sure you died doing that. Teraz weźmiemy kolejne zadanie. Dobra, mamy jakieś zadanko? Tutaj nie widzę. Dobra, spowolnijmy czas i w międzyczasie udajmy się do Nowego Świata. Tutaj nam się już powinny deseczki uzbierać, ok. No to teraz możemy produkować pieczone banany.
Dobra. Widzimy, że brakuje nam mieszkańców, więc dostawmy sobie. Dobra, w tą stronę już więcej mieszkańców nie będziemy mieli. Okej, okay, więc w tą stronę będziemy mogli mieć jakieś rzeczy produkcyjne. Widzimy, że tutaj są jakieś kopalnie, więc zadbajmy o to, żeby była do nich droga. Niestety nowy świat jest taki, jaki jest i musimy sobie radzić. Ship constructed. Dobra. I teraz tak. Pieczone banany się pojawiają, więc powinniśmy się zaraz zatroszczyć o poncza. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy dość miejsca. Dobra. I zaplanujmy kapliczkę. Dobra. Więc wrócimy tutaj za chwilkę, jak nam się... Albo poczekajmy. O, dawno nam się uzbierało, więc... I wracamy do starego świata. Tak, mamy stateczek, który nam cegiełki dostarczył i drewno. Więc teraz możemy zbudować... rzeźniki. I teraz dalej potrzebujemy chleb. Nie wiem, czy niezbyt optymistycznie. Zaraz zobaczymy. Starajmy się nie zabierać miejsca na drewno. Pięknie, prawie idealnie. Dobra, zróbmy tu sobie drogę w poprzek i postawmy dwie piekarnie. Dobra, to nam będzie chleb powstawał i teraz musimy gdzieś zabrać się za sadzenie chmielu, więc idźmy może w tą stronę, zróbmy sobie... This one don't look too scary. Zobaczmy, jaką on wyspę chce. A tą małą, to co możesz wziąć. Dobra, tutaj mamy zadanie od Beryl. Weźmy. No jeszcze nie produkuję tego, więc nie ma takiej opcji. Dobra, no to chmiel. Raz, dwa, trzy.
Dobra. Na pewno muszę dostawić z dwie pszenice, żeby móc słód produkować. Jak dobrze pójdzie, to wcisnę tu jeszcze jedną. ...128. Miejmy nadzieję, że to nie jest za mało. Widzicie, postawię dwie słodownie. I postawimy sobie od razu produkcję piwa. Widzicie, że rozjechała mi się ilość mieszkańców. Więc musimy to zaraz wyrównać. Dobra, przyspieszmy czas, żeby to szybciej reagowało na to, co ja robię. Dobra, sądzę, że już mogę te deski zgarnąć. Dobra, i mogę popłynąć po kolejną porcję. Dobra. Kolejny robimy. Ok, i teraz musimy widzieć, widzimy, że musimy awansować znacznie więcej mieszkańców. Dobra, skończyły nam się deski, ale już tu jesteśmy. Może weźmy tak i cegiełki. Dobra, wracamy. To zaraz nam ten statek handlowy następny zniszczy. Dobra, w międzyczasie zerknijmy do Nowego Świata. Rozwijamy tą wyspę. Powinny się już pojawiać ubrania i banany są. Brakuje im kaplicy, więc już im ją wybudujemy. Dobra, i teraz tak. Teraz musimy się zabrać za produkcję rumu. Do produkcji rumu potrzebujemy drewno. Tak, surowe, więc w miarę możliwości postawmy jeszcze jedno. Choć tu blisko będą domki, więc to jest kiepskie miejsce. Jakieś takie odległe. Dobra, potrzebujemy kasy. Gdzieś mam przerwaną drogę. Dobra, to brakowało kawałka drogi. Ok, więc teraz tak, musimy się zająć uprawą trzciny cukrowej.
To już mi raczej nie wejdzie. Ale może gdy tą drogę usunę, to mi te... Oj, nie, tego nie chciałam usuwać, no. To może teraz mi wejdzie. Okej, i droga może sobie iść w ten sposób. Zasadniczo my chcemy, żeby tutaj był most. Dobra. No to kolejną trzcinę cukrową. OK, i teraz stawiamy destylarnię rumu. Tak to się nazywa. Postawmy Z3. OK, i powinien nam zacząć rum za chwilkę powstawać. OK, mamy. Ekspedycja wymaga naszej uwagi. 50%, bardzo ładnie. Możemy go wziąć. Medycyna 25, a weźmy go. W tym momencie mam dobre przedmioty, tak, ale pozbyłam się całkowicie racji żywnościowych. W związku z tym mogę już kontynuować tylko za minus 10. Być może to doprowadzi do tego, że będę musiała z tej ekspedycji zrezygnować, tak? Ale przynajmniej zdobędę ciekawe przedmioty. Dobra, idziemy do Starego Świata. Tu jakieś zadanie robię. Dobra, widzimy, że coraz więcej statków mam, więc bardzo dobrze. Okej. Jeszcze jedna cegielnia jest potrzebna. A nie, są dwie, to powinny dać radę. Dobra, więc podnosimy. Alkoholu jest troszkę mało. Tak, więc to, co czarterujemy, nie wystarczy. Musimy zwiększyć. I w związku z tym będziemy musieli za chwilkę sprawdzić, czy alkoholu na tej wyspie nie brakuje. OK. Tutaj jak wygląda sprawa? Brakuje kościoła. Nie ma problemu. Potrzebne jest mydło. To potrzebujemy kopalnie żelaza i złoże węgla. Wszystko mamy tutaj. W tym rogu, więc elegancko. Dobra, złożę żelaza, kopalnia węgla. Więc tu sobie możemy też troszkę miejsca zaplanować. OK. I teraz potrzebujemy piece hutnicze i stalownię. Dobra, i znowu nam się rozjechali mieszkańcy. Your conduct is exemplary.
Dobra. Jedziemy po kolejną porcję. Dobra. Wracamy. Dobra, to popójmy teraz tutaj zabrać deski. Okej, to teraz możemy podnieść. Dobra, jakiś strajk mamy. I potrzebna jest biblioteka. Temu brakuje dostępu do rynku. Dobra, weźmy tak, to, to i to. Dobra, statek niech sobie płynie, a my zerkamy do Nowego Świata, co tu się dzieje. Wykonaliśmy zadanie, tak, dalej go eskortujemy. I patrzymy, jak tutaj się... Widzicie, zaczął pojawiać się rum, więc bardzo dobrze, bo o to nam właśnie chodziło i tego rumu ma nam się pojawiać bardzo dużo. Więc w międzyczasie wiemy, że ta wyspa potrzebuje rum, tak, więc najpierw zajmiemy się przerzucaniem rumu na tamtą wyspę. Te wyspy są dosyć blisko siebie, więc spróbujmy najpierw przerzucać 5 rumu. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jeśli nie, to zwiększymy. Tak, więc widzimy, że ci mieszkańcy mają zaspokojone wszystkie potrzeby. Musimy postawić na jak największą nadprodukcję rumu, żeby móc później ten rum również do Starego Świata. Więc jeśli myślicie, że postawiliście za dużo budynków produkcyjnych z rumem, a kasę weźmiemy, to wierzcie mi, że nie. Dobra, więc w tym momencie to nam powinno się ustabilizować. Przyspieszmy, żeby ten statek w jakimś sensownym tempie płynął. Dobra. Okej, szkoła już jest.
Możemy zmobilizować dodatkowe jednostki. Nasza ekspedycja wymaga uwagi. Mamy rzemiosło, super. O, i mimo że mieliśmy 30%, to nam się nie udało. Obawiam się, że przyjdzie nam wrócić do domu bez niczego. Dobra, i zobaczmy. Potrzebujemy mydła. Więc dostawmy sobie z dwie farmy świnek. Your streets are safe again. Dobra, i teraz postawmy sobie dwie produkcje łoju i... Dobra, znowu nam brakuje mieszkańców. Tu się zaraz pewnie podniesie. I skończyły się deski. Widzimy, że tych statków mam całkiem dużo. Więc sądzę, że jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku zrobimy sobie walkę z piratami być może. Okej. Tutaj w międzyczasie powinien nam się już ten tkanina bawełniana pojawiać, widzicie? Więc postawmy sobie więcej przestrzeni magazynowej, żeby mogli nam tą tkaninę tutaj zrzucać. Okej. I możemy już sobie postawić to, chatę myśliwską. Dobra. Zabieramy głównie deski teraz. Dobra, tu się chyba w nowym świecie zakończyło eskortowanie, więc wróćmy tym gdzieś. Zobaczmy, jak tu stoimy z rumem. Super, widzicie, że rumu mamy pełen magazyn, więc to wygląda bardzo dobrze, więc będziemy mogli za niedługo zacząć pokonywać piratów. Ja wyślę ten statek. Okej, nie mam co zrobić z tym drewnem. Dobra, sprzedajmy to drewno Izabeli i wyślijmy ten statek do Starego Świata i sprowadźmy towary, które są nam potrzebne, żeby magazyny rozbudować. By nam się przydało troszkę magazynów. Tak, potrzebujemy cegieł. Dobra, uda się. Dobra. Jeszcze możemy raz kontynuować. Postawiłam dużo składów. Teraz tak, tutaj z tego będą mi się pozyskiwały skóry.
Dobra. Teraz będzie potrzeba jeszcze rzemieślników. Cały czas jest za mało alkoholu. Dobra, zobaczmy, co się dzieje z tym alkoholem na tej tutaj wyspie. Czy go nie ma, że nie jesteśmy w stanie? Nie, jest. Dobra, tylko tyle, że musimy go produkować jeszcze więcej. Dobra. I dostawmy w takim razie ziemniaków jeszcze. Musimy go produkować naprawdę dużo, bo alkoholu, jak widzicie, dużo potrzeba. Dobra. Niewielka ilość mieszkańców, więc zostawmy jeden blok. I jeszcze jeden. Dobra. I teraz tak. Tego alkoholu przerzucamy 30. Zobaczmy, czy to wystarczy. Zobaczmy, czy piwo wystarczy i czy nam wystarczy piwa jest ok, tylko zobaczcie, że mamy problem z żelazem. Dobra, a jak tutaj stoimy z piwa jest dużo, tego jest dużo, a jak stoimy z żelazem, żebyśmy mogli przerzucać. Możemy przerzucać żelazo. 5 to jest za mało, przerzucajmy 15. Dobra. Ok, możemy mieć pierwszych rzemieślników. I teraz tak, zobaczcie, że na tą wyspę przerzucam 5 konserw, więc muszę ustawić sobie drugi szlak czarterowy. I z tej wyspy na tą również będę przerzucała 5 konserw i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Przynajmniej na razie. Uff, ekspedycja wróciła, ale nam się pofarciło. Widzicie, zyskaliśmy fajne przedmioty. Wytwórnia mydła, fabryki dynamitu. Fajnie, przyda nam się. Dobra, weźmy alkohol i wysimy na polowanie na piratów. Gdzie jest nasz gryf? Potrzebujemy siłę i polowanie. Polowanie, siła, medycyna. Weźmy dyplomację, nigdy nie zaszkodzi. No może nie, lepiej weźmy rzemiosło. Tu jest też trochę siły. Spróbujmy, czy w ogóle cokolwiek jeszcze możemy wziąć. Dobra, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra. Zobaczmy, co za przedmioty nam doszły do związku zawodowego. Wytwórnia mydła i łoju. Tutaj tylko to jest. I nie dam rady postawić tego w zasięgu już tego. Więc musiałabym postawić nowy związek zawodowy. I po prostu to przenieść. To jest mydło.
influence bonus. Dobra. Gdzieś jeszcze mamy? Nie, to wydaje się, że to jest wszystko. Okej. Dobra, czy coś ciekawego dostaliśmy do... Tak, zasięg 12%, a ten... Szpitale. Mamy gdzieś tu jakiś szpital? To jest posterunek policji. Szpital. How we've longed to get back to the blue. Koszt utrzymania minus 100%. Weź sobie bierzemy. I ta nam daje... Wpływa na karczmy. Zasięg 12%. Jest jakaś karczma w zasięgu? Tu jest karczma. To nam nic nie da. Dobra, postawmy tą drogę tutaj. You can do it. Work your way up from that dirty bottom. Let's see what you conjure up. Tak by był szpital, ale stracę wtedy tutaj, bym miała w zasięgu karczmę, ale nie będę miała w zasięgu szpitala. Nie jestem w stanie wszystkiego wyciągnąć, więc zostawmy tak jak jest. Dobra, eskortowanie. Happy as a sandboy. Help us out, will you, boss? Okay. Dobra. Powinniśmy mieć już skóry. Dobra, wreszcie alkohol idzie w górę. Zobaczcie, że mamy mało zboża. Piwo mamy, konserwy mamy, mamy skóry, mamy ten, więc możemy wreszcie zacząć produkować płaszcze. Dobra, gdzie jest... Dobra. Brakuje mi pewnie okien. Więc sobie weźmiemy stąd okno. Produkcja ich chwilę zajmie, ale zaczniemy je produkować. Dobra. Kiedyś wysłałam tu jakiś statek. Tak, miałam wysłać. Miałam sprzedać deski Izabeli. Dobra, i odeślijmy ten statek do Starego Świata.
We search all our visitors. A necessary precaution. Brakuje nam sztab, ale poczekajmy, bo zobaczcie, ile te zakłady wymagają pracowników. Dobra, na pewno musimy popłynąć tutaj. Super, flota nam się śliczna szykuje. Więc widzicie, że cały czas rozwijam to. Can I interest you in this recently polished app? After all, papers are drumming up support. Teraz będę musiała sprawdzić, jak z podstawowymi artykułami. Bo obawiam się, że może mi ich brakować za chwilę, bo dosyć mocno tą wyspę rozbudowuję. Potrzebuję drewna i potrzebuję stalowych belek. Kasę weźmiemy. La fortune. Play fair, we'll get along. Play foul, and I'll get along with that. You're brave. Okay, znaleźliśmy fortunę. Znaczy, fortuna się nas odezwał, dobra. No. Do you call it altruism? There is nothing like trying. Late on the moon. Podpłyniemy. Dobra. Workforce shortage. Brakuje nam cegieł jeszcze. Ładna nam się flota robi, bardzo piękna. Póki nie rozwalę piratów, nie będę czarterować rzeczy między światami, no poza tą bawełną, którą już czarteruję. Ale w sumie to jest daleko od piratów, dobra. To zaraz będziemy też czarterować inne rzeczy. Nie to. To. Za chwilę powinny nam się płaszcze futrzane pojawiać. Tak, widzimy. I tu jeszcze są potrzebne maszyny. On sobie postawimy. Dobra. You reached a new milestone. Czego tym brakuje do awansu? Szkoły. W razie czego przygotujmy ten budynek. Your ship has returned from its voyage. Dobra. Pokierujmy ten statek tutaj. Bo musimy zabrać cegiełki. Okej, i za chwilę będziemy mogli zakończyć.
bo wszystko, co będzie potrzebne, co mieliśmy zrobić, będzie gotowe. Dobra. Płaszcze futrzane są potrzebne tu. Jeszcze nie, ale będziemy rozbudowywać tych mieszkańców, ale również pewnie potrzebne są tutaj. Tak? Więc będziemy je na dwie wyspy przerzucać. Dobra, tutaj ten statek wreszcie dopłynął. Zgarniamy cegły. I odsyłamy go z powrotem. Dobra, w międzyczasie zobaczcie, że tu jest potrzebny room. Tu jeszcze nie, ale zapewniam was, że będzie potrzebny. I tutaj już jest potrzebny, tak? Poza tym jeszcze potrzebują rewie. Brakuje mi i belek, i cegieł tam. Więc zrobimy tak. Zrobimy trzy szlaki czarterowe na room. I postaramy się tak to dopasować potem, żeby to udźwignąć. Room produkujemy tutaj. Będziemy wysyłali tu. Na razie spróbujmy wysyłać tego 50. Drugi szlak czarterowy na room. Wysyłajmy tego tutaj. Może się okazać, że to, co teraz będę wysyłała, to wyczyszczę magazyny do zera. Tak? Ale muszę się przygotować, żeby taki wielki czarter udźwignąć. Więc zobaczmy, czy to, co mam, wystarczy mi to na udźwignięcie tego, czy nie. Ta wyspa musi być naprawdę mega wielką produkcją rumu. Okej. To się okaże, czy będziemy w stanie to udźwignąć. Tak? Ale tak bym chciała, żeby dało radę. Dobra. Brakuje nam okien. Więc weźmy sobie jeszcze okna. Jeszcze nie mam uzbrojenia. Zadanie się skończyło. Weźmy okna. Dobra. I zacznijmy przerzucać już płaszcze futrzane. Stąd dotąd. Spróbujmy ich przerzucać 5. Zobaczymy, czy to wystarczy. Tak samo jak wystarczyło 5 konserw, czy nie wystarczy. Jak nie wystarczy, będziemy ich przerzucali więcej. Pamiętajcie, że te wyspy są bardzo blisko siebie, więc ten statek będzie bardzo często krążył. Jak nie będzie to wystarczyło, to oczywiście będę przerzucała więcej i będę tu produkowała więcej. Dobra. Maszyny do szycia. Brakuje surowego drewna. Jak brakuje, to trzeba... dostawić. I teraz tak, ryb jest ok, ubrań mi maleje, kiełbas mi maleje i chleba mi maleje. I to wszystko muszę teraz wyrównać. Nie mam w ogóle
Rozbudowywałam wyspę na tyle intensywnie, że to, co na początek postawiłam, oczywiście nie wystarczyło. Dobra, to mamy ubrania, powinny się podźwignąć. Kiełbasy, znaczy świnki idą w górę, ale kiełbasy mi maleją. Więc powinnam postawić... Brakuje mi cegieł, więc kurs po cegły. Dobra, mamy zadanie od Beryl. You'll make a killing on this. It's a simple business, see? On point. Your ship has returned from its voyage. Awaiting new horizons. Save me from this tortuous perplexity. Dobra, jaka jest łamigłówka? Znajdź farmerów. Do I ask too much? Dobra. Ekspedycja wymaga uwagi. ...20%. Ale dostaliśmy. Nie poszło najlepiej. Dobra, wybierzmy wszystkie cegiełki stąd. Flagship commencing escort. Don't trust me? It's the other way around. Dobra, ten statek płynie, za chwilkę powinien być. Mamy prezent. Dobra, coś do muzeum. Dobra, na razie nie chcę wojny. Oj, znowu zrobiłam to samo. Dobra, i to samo zróbmy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Postawmy jeszcze szósty. Dobra. Rzeźnicy są dostawieni. Dobra, musimy chwilę poczekać. Brakuje zagrody dla owiec. Okej, musimy poczekać chwilkę. Aż to zareaguje i zabrać się za zboże i za chleb. Zobaczmy, czy gdzieś tu jeszcze mamy takie miejsca. Tu aż tak daleko budynków mieszkalnych na pewno nie postawimy. Więc postawmy tutaj zboże. Dobra, drugi. Czy tutaj
Zostawiłam dość miejsca. Nie, za mało. Ale nie szkodzi. Likwidujmy kawałek drogi. Nie powinno być ok. Dobra. To postawmy jeszcze jeden młyn. I postawmy dwie piekarnie, żeby wyrównać problemy z chlebem. Ok, coś nam się udało. Dobra, nowy świat. Dobra, na razie nie możemy rozbudować. Znaczy się możemy, ale musimy zrobić tak. I wtedy możemy rozbudować port. Potrzebna jest wyższa klasa mieszkańca, żeby port rozbudować. Okej, to oznacza wtedy, że mamy dużo więcej miejsca w naszych magazynach. Zobaczmy, czy tutaj wszystko jest stabilnie. Widzicie, rum idzie w górę bardzo dobrze, mimo że 150 rumu stąd zabieram. Tak, mamy ubrania. Na razie więcej nic nie robimy. Tutaj powinniśmy mieć pieczone banany. Rum jest ok, mimo że tak niewiele przenosimy. Zobaczcie, że maleje mi tkanina bawełniana, więc muszę to znowu zwiększyć. Tak jak mówiłam wam wcześniej, nie martwcie się o to, że będziecie mieli nadprodukcję tego, bo wcześniej czy później wykorzystacie wszystko. Dobra, ktoś przybył do nas. Stolarz. I mamy zadanie mieszkańca. Remiza strażacka do sfotografowania. Ok, jest w porządku. Teraz tak. Hodowla ryb. Kapitanat portu. To by nam się tu przydało. Kapitanat portu. Tu powinien być. I zobaczcie. Wydajność 40%, potrzeba siły roboczej minus 50%. Elegancko. Bardzo pięknie. I teraz tak, zobaczmy, czy wszystko jest w miarę stabilnie na tą chwilę. Jeśli tak, to będziemy mogli zakończyć. Zobaczcie, że flotę mam na tyle potężną, w międzyczasie mi się zrobiła, że będziemy mogli skopać tyłki piratów. Więc na tym nam zależy, żeby ich się pozbyć. A teraz sprawdźmy, czy wszystko jest ok. Rybki są, mam bardzo mało wełny, ale na szczęście ubrania mam stabilne. Jednak wyrównajmy to. Nie zostawiajmy wełny na poziomie 1, bo to nie jest dobrze. Bo potrzebujemy wełny i do produkcji ubrań, i do produkcji żagli, więc... Dobra, to nam powinno wyrównać sprawę. Kiełbasek mamy dużo, ale świnki nam maleją, więc postawmy fermę świnek. Nie wiem, czy dam radę tu wcisnąć. Raz, dwa, trzy, cztery... 5 weszła idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra.
Zboża jest ok, chleba jest ok. Dobrze stoimy z żelazem i węglem. Piwa jest dobrze. Rum widzicie? Już rum jest. Maszyn jest dużo i widzicie, że są futra. Super. Tu wszystko wygląda ładnie. Teraz zerknijmy tutaj. Ryby są, ubrania są. Tu jest wszystko stabilnie. Zobaczcie, że mi się świnki wyczyściły do zera. Więc zadbajmy o to, żeby było ich więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to powinno pomóc. To mam, chleb mam. Widzicie, że to żelazo, które teraz przerzucam, wystarczy. Mydła mam mało, ale to dlatego, że świnek miałam pewnie mało. Piwo jest, okna są. Zobaczcie, że brakuje mi konserw, więc muszę dorzucić i kuchnię tradycyjną, i mięsko, i papryki. Dorzućmy kuchnię tradycyjną. Raz. A gdzie byśmy mogli to wrzucić? Dwa. Raczej nie zdążę już po to się wrócić. Dobra. Za dużo rzeczy robiłam i zapomniałam o tym zadaniu. Dobra. Kuchnia tradycyjna jest. Postawmy jeszcze jedną kuchnię tradycyjną. Brakuje mi cegieł. Czy mam wystarczająco dużo gliny? Gliny mam dużo, więc postawmy cegielnię. A w międzyczasie cegiełki przerzućmy, żeby nie czekać na nie. Tutaj mi brakuje mieszkańców jeszcze. To powinno wyrównać braki. Dobra. Przeskoczmy poziom wyżej przerzucania rumu. No, dawaj stateczku, dawaj. Nie będziemy czekać, aż my to wyprodukujemy, bo to dużo czasu zajmie. Kuchnia tradycyjna. Dobra. I teraz musimy jeszcze paprykę i mięcho. Postawmy z dwie papryki. Nie wiem, czy uda mi się tu w środek wcisnąć. Zobaczmy, czy jest tu dość miejsca. Weszło, super. I tak samo spróbujmy tu wcisnąć. Okej, jest w porządku. I mięcho.
Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To powinno pobudzić produkcję konserw. Wiecie co? Dostawmy po jeszcze jednym. Na tyle dużo tego eksportujemy, że... Raz, dwa, trzy, cztery. Postawmy tutaj papryczkę. Okej. I postawmy w takim razie jeszcze jedną kuchnię tradycyjną. Zobaczcie, że nam się zapotrzebowanie na mieszkańców zrobiło. Dobra. We have taken to calling you the master among many other complimentary monikers. I don't think it's misleading. W końcu jakąś gazetę będziemy się puścić bez propagandy, bo moi mieszkańcy na pewno nie są szczęśliwi z powodu tego, że cały czas w gazecie kłamie ile wlezie. Dobra. I teraz potrzebuję podnieść tych. Dobra. I potrzebuję podnieść na przykład tych. Dobra. Czego im tu brakuje? Brakuje im dostępu do rynku. No. Wprowadzać się. Is it implied to ask if you have finished? No. I do the leaves rustle, my family extends its warmest appreciation. Dobra, udało się. Okej. Okay. To nam się powinno zaraz wyrównać, bo tu jeszcze pewnie są puste miejsca. Okej. Widzicie, że futro jest jedne, więc obawiam się, że nie starczy takiej ilości. Futer trzeba przerzucać więcej. I tak samo zaczęłabym przerzucać więcej piwa. Bo jest więcej mieszkańców. Dobra. Zobaczmy jeszcze teraz tak. Czy tutaj konserwy są? Ubrania, świnki mi maleją. To najwyżej zaraz coś z tym zrobimy. Tak, wreszcie mi chleb idzie w górę. Jest piwo. Są konserwy. Zobaczcie, że brakuje mi skór. I jest rum. Dobra, czyli tutaj były tylko świnki w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. I brakuje mi skór. To będzie 78, dobra. Wykorzystujcie każde wolne miejsce. Okej, to powinno poprawić
sytuację ze skórami. Z samymi płaszczami wygląda dobrze. Zobaczcie, że za mało mam też tkaniny. A skoro mam jej za mało, to znaczy się, że musimy przewozić jej więcej, więc otwieramy drugi szlak czarterowy na bawełnę. I musimy to udźwignąć, tak? Czyli z tej wyspy na tą musimy drugi taki szlak udźwignąć. Dlatego mówię, że nie martwcie się, że będziecie mieli za dużą nadprodukcję. Bo nie będziecie mieli. Dobra, zapłacimy mu. Dobra, i teraz jeszcze zerkniemy, jak wygląda w nowym świecie. Dobra, gdzieś mi ludzie zaczynają chorować. To możesz zająć, tej nie potrzebuję. Myślę, żeby tych dwóch nie zająć z wyprzedzeniem. Bo potem nie wiadomo. Weźmy je, zajmijmy. Dobra, i zerknijmy jeszcze, jak wygląda w nowym świecie. Mamy tak, mamy banany, mamy rum, mamy jedwab, który idzie w górę, więc jest ok. I mamy poncza i widzimy, że surowej bawełny mi brakuje, więc tą surową bawełnę muszę jeszcze dodatkowo mieć. Tutaj muszę uważać, żeby sobie nie zamknąć drogi do tych pól naftowych. Ale zrobimy tak. Połączymy te dwie rzeczy razem. Ok, i tutaj postawimy kolejne. No fields, no work. Dobra, tam powinno wyrównać sprawę. No to ostatnia wyspa do sprawdzenia, jak wygląda. Zobaczcie, że brakuje mi rumu, czyli już tak dużego eksportu nie jestem w stanie udźwignąć, więc muszę się skupić na tym, żeby produkować tego rumu po prostu jeszcze więcej. No to lecimy. Raz, dwa, trzy. No i teraz potrzebujemy odpowiednią ilość jeszcze. Magazyn tu wciśniemy elegancko. Dobra, teraz tutaj się pewnie bym nie przecisnęła, więc zrobimy w ten sposób. Nie martwcie się o to, że będziecie mieli za dużą nadprodukcję. To wam naprawdę nie grozi. Musicie być w stanie udźwignąć mega duże zapotrzebowanie. Więc produkujcie tego bardzo dużo. Dobra, i brakuje mi mieszkańców. Tu wejdę na to, ale no, te domki muszę tu mieć. I see the virtue in it. Dobra. I teraz tak. Tu potrzebuję jeszcze surowego drewna. Tak, widzicie, że mam go mało. Więc popatrzmy na takie miejsca, gdzie mogę. 80 to mało. Tutaj może. O właśnie.
Skoro chcę tu mieć naprawdę mega produkcję rumu, to muszę mieć również sporo surowego drewna. Widzimy, że z tyłu jest kopalnia. To trust my instincts where you're concerned. Okej. Okay. To powinno mi wyrównać problemy z rumem. Dobra, i jeszcze w nowym świecie, w starym świecie mi się jakieś zadanie zaczęło robić. Dobra, i zajmijmy jeszcze tą wyspę. Może będzie potrzebna, może nie będzie potrzebna, ale lepiej ją zająć niż potem żałować, że ich nie mamy. Elegancko. Dobra, jeszcze tylko zobaczmy, czy ten rum się podźwignie. Powinien się za chwilkę podźwignąć. O, jeszcze ekspedycja w międzyczasie. 20, 40. To bierzemy 40. Dobra. Widzicie, rumu mi maleje, ale sama liczba idzie mi w górę. Czyli wychodzi na to, że na razie nie jest źle. Widzicie, on wziął 5 rumu. Ok, widzicie, stabilizuje się, więc zaraz pójdzie jeszcze w górę. W razie czego dostawimy kolejne destylarnie, kolejne trzciny cukrowe i jesteśmy w stanie to wyrównać. Więc wygląda na to, że będzie ok. Jeśli trzeba będzie, będziemy stawiali tego jeszcze więcej, tak? Musimy tutaj udźwignąć tą... To, co mamy, musimy tutaj udźwignąć, tak? Mamy inne wyspy. Mamy inne wyspy. O, widzicie, już idzie w górę. Mamy inne wyspy zajęte, więc na nich również będziemy mogli produkować. Ale najpierw dobrze jest skupić się w ten sposób, że jedna początkowa wyspa zajmie się całkowicie rumem. Na tyle, na ile jest w stanie ta wyspa to udźwignąć, tak? No bo za chwilę po podniesieniu mieszkańców będę miała inne potrzeby do zaspokojenia tych mieszkańców. Ale wychodzi na to, że tutaj z rumem dajemy radę, a tutaj z bawełną dajemy radę. Tak, widzicie, że jest super. Surowej bawełny mi brakuje, tak? Ale to nie ma na razie problemu, bo mam tej bardzo dużo. Możemy zresztą jeszcze jeden dostawić. To nie jest żaden problem. Ok. I to powinno sytuację poprawić. Więc zobaczcie, że dzisiaj znowu musieliśmy przebić się przez dłuższy odcinek, ponieważ musieliśmy przede wszystkim rozwinąć drugą wyspę w Nowym Świecie i zająć się na niej mega produkcją rumu. A co ważniejsze, musieliśmy się zająć Ontranto, nie ma alkoholu. Zaraz zobaczymy. To jest tutaj. Musimy tego alkoholu przewozić jeszcze więcej w takim razie. Spróbujmy zatem 50. Kasę weźmiemy, pewnie, że tak. Ale w sojuszu nie zostaniemy. U Uliego mamy coś mało punktów.
Pochlebstwo. Dajmy mu jakąś kasę. O, na kasę nie odpowiedział. Zrobimy to samo z księżniczką. Bo widzicie, ona się nie zgodziła, ale tu odzyskaliśmy. Dobra, więc tego alkoholu będziemy przerzucali więcej. Jednocześnie musimy pamiętać, żeby monitorować poziom tego alkoholu tutaj, nie? Bo stąd go bierzemy i to całkiem sporo go bierzemy. Okej. Więc jest super. Mamy rozwiniętą trzecią wyspę w Starym Świecie. Na tej wyspie zajmujemy się całkowicie produkcją płaszczy futrzanych. Tak? Zobaczcie, że mi płaszcze futrzane idą w dół, więc jeszcze muszę fabrykę dostawić. I dzięki temu mam zaoszczędzone sporo miejsca na naszej pierwszej wyspie, jaką rozwijaliśmy. 22, 30, więc weźmy 30. Okej, okay, udało się. Minus 9, dobra, to już nie ma żadnego znaczenia. Więc musimy jeszcze dostawić. Dobra. Teraz znowu mi brakuje mieszkańców. Dobra, i teraz muszę dostawić te domki. Okej, okay, to mi się powinno za chwilę wyrównać. Muszę tylko potem sprawdzić, czy mi podstawowych produktów nie będzie brakowało, bo znowu dużo dostawiłam. O, widzicie, 50 alkoholu się pojawiło. Ale to już sobie sprawdzimy następnym razem. Generalnie tak, zobaczcie, że cały czas rozbudowując nasze wyspy, dbałam również o to, żeby rozbudowywać flotę. I naprawdę to, co mi się tutaj zrobiło, to jest naprawdę ogromna flota. I z powodzeniem mogę tym zaatakować piratów. Powinnam bez problemu piratów pokonać. Więc w następnym odcinku zaczniemy od rozwalenia piratów. I sprawdzimy stabilizację jeszcze raz wszystkich wysp, bo docelowo byśmy chcieli się zająć również rozwojem nowego świata, zobaczyć, co ma do zaoferowania klasa wyższa. Ale najpierw piraci i ustabilizowanie wszystkiego. A potem zerkniemy, co w nowym świecie możemy jeszcze zrobić i co możemy zrobić dalej, tak? Bo jak będziemy mieli futra i uniwersytet, to będziemy mogli podnieść tą klasę wyżej, tak? Ale to wszystko po kolei i nie wszystko naraz, tak? Więc w pierwszej kolejności piraci, dlatego że jak nam taki pirat zniszczy taki statek czarterowy z 80 ładunkami rumu, to niestety to będzie dla nas bolesne. Tak, więc musimy zadbać o to, żeby nasze stateczki były bezpieczne. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczyliście, w jaki sposób rozwijam trzecią wyspę i w jaki sposób rozwijam wyspę w nowym świecie. Zobaczyliście również, jak dużą nadprodukcję rumu i bawełny robię, tak, żeby udźwignąć zapotrzebowanie Starego Świata na te produkty. I zobaczymy, czy to wszystko nam się utrzyma, czy będę musiała jeszcze te aspekty rozwijać. Ale to będziemy wszystko monitorować na bieżąco. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam przyjemnej gry z Anno. Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi, to zostawiajcie je śmiało w komentarzu. Jak Wam się podobało, dajcie kilka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tak bawcie się dobrze i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!